mógłby to być facet tak naprawdę. Byłoby chyba bardziej fair niż z kobietą. Tak czuję. Niech się dzieje, co chce. Naprawdę nie obawiam się niczego, będzie co ma być. Cześć. Ja nie bardzo się ani przejmowałam tym tak naprawdę, kto tam stanie, ani też nie przeszło mi w ogóle przez głowę, że tam może być Dorotka. Widzę, że nie podoba się wam moja decyzja, ale musiałem postąpić uczciwie wobec was, ponieważ jesteście największymi skarbami, jakie spotkałem i jakie są w mojej grupie. One są przyjaciółkami, znają się wiele lat i nagle ktoś się odważył postawić je jakby przeciw sobie. I ja do tego doprowadziłem, że one są na tej scenie w jednej piosence. Jeśli ktoś się spodziewa bitwy między mną a Sikorą, to jej nie zobaczy. Każda z was wniesie to swoje coś. To, co wy macie najpiękniejszego. Ty, Natalio, tą swoją straszliwą energię, którą będziesz musiała niestety okiełznać. Powiedziałam sobie, że miej to wszystko w głębokim poważaniu, bo przyszłaś tu dla Janis. I to jest w ogóle dla mnie najważniejsze, co się tutaj wydarzyło. Ty, Dorota. Ja mam świadomość, że mam w głosie coś takiego, co powoduje emocje, a ta piosenka jeszcze to strasznie spotęgowała. Będziesz musiała trochę zdusić skargę, która w tobie jest, ból, i pokazać też trochę ciepła, innego. Wybrałem dla was piosenkę Czas nas uczy pogody. Lubię tę piosenkę i cieszę się, że ją zaśpiewam. My się wiele lat z Sikorą znamy i niejedną szklankę cukru i soli wspólnie zjadłyśmy. Nawet gdybyśmy się nie znały, to wiem, że nasze wariactwa gdzieś tam by się musiały dogadać. Dwie ty, dwie ja, refren coś tam, potem jedną ty, jedną ja. Między nami nie będzie rywalizacji, to po pierwsze. Po drugie, my zaśpiewamy ten utwór, albo go nie zaśpiewamy, ale zrobimy to po prostu po swojemu, całą tę sytuację. Próbujcie jak najmniej dekorować tą piosenkę na początku. Dopiero później rozwijajcie, dobrze? Też taki miałyśmy plan, nie wyszło nam? Zróbcie tak. Dobra, to się będziemy... Za wcześnie pokazujecie wszystko. Każda z nas w swoim jakby życiu artystycznym ma swój grunt, który sobie gospodaruje i to jest genialne. Po prostu mamy z Sikorą obie poczucie, że musimy wyjść i wspólnie jak najpiękniej spędzić te dwie minuty ze sobą na scenie i tego się będziemy trzymać. Life is pretty.